Szanowni Państwo, minął miesiąc luty i warto powiedzieć, co w tym czasie się dobrego działo w samorządzie. A więc luty był miesiącem trudnej walki z zimą. Były obfite opady, musieliśmy utrzymywać przejezdność na drogach publicznych i tutaj koncentrowaliśmy swoje działania. Były te działania bardzo kosztowne i w miesiącu lutym na utrzymanie zimowe wydaliśmy ponad 140 tysięcy złotych po to, żeby utrzymać przejezdność do Państwa domów, do obiektów infrastruktury komunalnej, do obiektów użyteczności publicznej. Jeżeli chodzi o infrastrukturę, to prowadziliśmy inwestycje w Chawłowicach przy stacji uzdatniania wody. Były prowadzone roboty stanu wykończeniowego. Obecnie wykonawca jest na etapie już przygotowania do montażu technologii stacji uzdatniania wody. Według zapewnień wykonawcy zrealizuje to zadanie na połowę roku. Drugi obiekt tego typu to jest w Rzeplinie na Korsunku. On zasila Rzeplin i Rozboże. Jeżeli chodzi o inne działania w zakresie infrastruktury, to były prowadzone roboty wykończeniowe groty solnej w Pruchniku Górnym. Tam też jesteśmy na ostatnim etapie robót na połowę miesiąca marca. Główne roboty będą już zakończone. Oprócz tych działań w zakresie inwestycyjnym prowadziliśmy rozmowy, uzgodnienia związane z zagospodarowaniem postsaleniowym. Starosta wybrał wykonawcę prac projektowych. Jest to firma z Kańczugi i teraz trwają uzgodnienia co do rozwiązań projektowych poszczególnych elementów zagospodarowania postsaleniowego w miejscowości Pruchnik i Jodłówka. Życie codzienne gminy jest nadal ograniczone. Są nadal ograniczenia związane z pandemią, zarówno w oświacie, jak i w urzędzie. Niemniej jednak, pomimo tych różnych problemów, otworzyliśmy urząd i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności jest dostępność do naszych pracowników. Można bez problemu załatwiać codzienne sprawy, które nasi mieszkańcy mają do załatwienia w urzędzie. Jeżeli chodzi o szkoły, nadal są ograniczenia w funkcjonowaniu tych jednostek. Tylko najmłodsze klasy chodzą i na żywo się uczą. Natomiast starsze roczniki nie uczęszczają jeszcze do szkoły, uczą się zdalnie. Szanowni Państwo, przed nami Dzień Kobiet. Chciałbym z okazji tego święta wszystkim paniom złożyć ode mnie, od moich współpracowników, jak najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego, zdrowia, radości w tym codziennym życiu, satysfakcji z wypełniania tej ważnej roli, jaką kobieta wypełnia w rodzinie. Będziemy na pewno też indywidualnie składać te życzenia, ale teraz chciałbym wszystkim paniom życzyć wszystkiego dobrego, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję.